Dojechaliśmy do hotelu. Pierwsze wrażenie. A teraz pójdziemy sprawdzić, jak wygląda nasz pokój. Odszukaliśmy już korytarz. Odszukaliśmy nasz pokój. Tak wygląda nasz pokój. A co tu czeka? Winko na nas czeka. I owoce na nas czekają. O! Kabina wygląda tak. Jeszcze pójdziemy zobaczyć na taras. Gdzie tu jest otwieranie? I taki tarasik tutaj jest. Tak. I taki widoczek. Przejdźmy się dzisiaj po hotelu. Hotel ten architektonicznie przypomina duży statek wycieczkowy, amfiteatr. Przybiera kształt dziobu statku. Tutaj, z tego miejsca, rozpościera się piękny widok na zatokę. Jesteśmy na balkonie patiserii. Tutaj jest zaraz przy patiserii. Są windy, którymi możemy zjechać na plażę. Na plaży można się albo przejść 100 metrów pieszo w dół, albo czeka tam jeep i można na tą plażę zajechać autkiem. Kto nie lubi windy, ma klaustrofobię, może zejść schodami. Tutaj mamy patiserię. Jest tutaj pyszna kawa i ciasteczka. Tutaj mamy taras patiserii. I pójdziemy w kierunku Rufy. Z tarasu patiserii mamy widok na dolny basen, na środkowy basen wraz z rurami wodnymi. Tutaj mamy restaurację. W tej chwili jest między śniadaniem a lunchem. To jest zamknięte. Próbujemy wjechać piętro wyżej. Jesteśmy na poziomie lobby. Z poziomu lobby nasze baseny wyglądają już tak. Dolny basen, środkowy basen i górny basen. Teraz akurat odbywa się gimnastyka. Przy basenie znajduje się bar. Jeszcze taras z lobby. Stoliki w środku z lobby. Korytarze hotelowe wyglądają w ten sposób. Musieliśmy przejść przez korytarz między pokojami i jesteśmy na Rufie. Tu już jest koniec naszego hotelu, tak jak koniec statku. Z Rufy mamy widok na okoliczne miasteczko, okoliczne hotele. Jedziemy sobie teraz windą
na niższy poziom, na poziom basenów, zobaczyć, co kryje się jeszcze pod tymi trzema parasolami. Jesteśmy na poziomie restauracji, tutaj w tyle hotelu. Mieści się restauracja à la carte. Ta jest turecka w niebieskim kolorze. Czerwona restauracja. To jest restauracja włoska. Po przeciwnej stronie restauracji włoskiej mamy snack bar. Na lunch wybieramy snack bar. Wzięliśmy sobie takie porcje. Hamburger. Kurczak smażony. Jakaś sałatka. Na deser owoce. Do tego białe winko. Popołudniowy deserek. Dzisiaj na obiad kolację. Zupka kurdziana ze serem. Teraz wjechały na stół kurczak, frytki i przystawka. Dzisiaj na plażę schodzimy pieszo i schodzimy taką dość stromą ulicą. Na razie idzie się dość fajnie, bo jest ranek, jest rześko i idziemy w cieniu. Dochodzimy do hotelowej plaży Laguna Beach. Rano jeszcze jest pusto. Tu jest bar hotelowy. Do morza. Plaża jest żwirowa. Kamyczki są tej wielkości. Bardzo łagodne. W morzu robi się zaraz głęboko. I nie polecałabym tej plaży, ani tej wody do dzieci, do rodzin z dziećmi. Kilka słów o snack barze na plaży. Troszkę sałatek, troszkę owoców. Jeszcze jedno spojrzenie na bar na plaży. No mnie akurat nie zachęcił tu do lunchu, więc wracamy do góry, do hotelu. Jedziemy windą do góry z samochodziku. I znajdujemy się już na terenie hotelu. Thank you.
Wychodzimy z hotelu dzisiaj w przeciwnym kierunku. I kierujemy się w stronę miasta. Pójdziemy teraz spacerem przez typową dzielnicę, w której znajdują się przeważnie same hotele. Dotarliśmy do następnego skrzyżowania. Teraz skręcamy w lewo i pójdziemy sobie na taki fajny cypelek widokowy. I po przejściu kawałeczka trafiliśmy już na plażę z drugiej strony tej zatoki, w której mieszkamy. Wchodzimy na plażę i my mieszkamy akurat po drugiej stronie tej zatoki. A my pójdziemy na ten cypel, który mnie tak bardzo fascynował. I dotarliśmy na sam cypelek. Zrobimy sobie jakieś pamiątkowe zdjęcie i wracamy.